poranny gość Radia Zachód. Daniel Rutkowski, dzień dobry. Jerzy Korolewicz, prezes Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej w naszym studio. Witam pana, dzień dobry. Dzień dobry, witam pana redaktora, witam państwa. Trudny temat na początek tygodnia. Według najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego na najwyższe średnie zarobki mogą liczyć mieszkańcy, uwaga, Krakowa, Poznania, oczywiście Warszawy. No i teraz ta gorsza część informacji. Gorzów znalazł się na ostatnim 18. miejscu wśród miast wojewódzkich. W Gorzowie, mówiąc krótko, zarabia się najmniej w całym kraju. Zielona Góra jest wyżej w tym rankingu, nieco wyżej, ale też nie jest to jakiś poziom, który mógłby być satysfakcjonujący dla naszego województwa. Jako człowiek znający się na gospodarce, jak pan interpretuje takie dane? No niestety jest to w jakimś sensie odwzorowanie siły gospodarczej naszego regionu. To nie znaczy, że ten potencjał nie istnieje, żeby było lepiej, żeby było więcej. Ale to jest taki najważniejszy barometr tego, co się dzieje w gospodarce? Znaczy, to nie jest najważniejszy barometr, ale jak gdyby, tak jak się mówi, ludzie głosują nogami, tak, czy wyborcy. Tak samo tutaj płace są w jakimś sensie miernikiem, jak rynek wycenia potencjał gospodarczy, potencjał intelektualny, potencjał rynku pracy, personelu, no bo to się dzieje, że tak powiem, na dużych liczbach, uśrednia się i no taki, jaki jest podaż, tak jest popyt i odwrotnie, tak? Więc jest to odwzorowanie, które no z jednej strony oczywiście konstatacja jest no smutna czy nieoptymistyczna, ale z drugiej strony, jak to się mówi, że pesymista to jest dobrze poinformowany optymista, w związku z tym to może trzeba być magnes dla firm, które chcą zainwestować. Oczywiście tak, no i też jest pewne pole do tego wzrostu, bo my nie jesteśmy już gdzieś wyśrubowani, że już jest tylko ściana. Chce pan powiedzieć, że gorzej już być nie może i teraz tak, może być tylko lepiej? Że się można tylko odbić, natomiast oczywiście jeśli chodzi o Gorzów, Zieloną Górę, to już nie raz ten temat żeśmy poruszali, jest troszeczkę inna specyfika rynku pracy, inna specyfika firm, tam jest dużo więcej firm technologicznych, też pracownicy uniwersytetu i więcej tak dalej, urzędów. I tak dalej, więcej urzędów, natomiast w Gorzowie w mojej ocenie cierpimy nie tylko ze względu na ten taki utrwalony stereotyp, Gorzów miasto przemysłowe i tak dalej, że tutaj się zarabia w montowniach, tak, ale także jest to jednak też pokłosie no tego, że Gorzów jest, że tak powiem, nierozszerzony o tereny, gdzie między innymi z najbardziej zasobnymi portfelami mieszkają de facto gorzowianie. W ościennych gminach. W ościennych gminach mnóstwo managementu, szefostwa różnych dziedzin życia w Gorzowie, bardzo ważnych, nie mieszka w Gorzowie, tak? W związku z tym oni akurat są beneficjentami lepszych wynagrodzeń, tyle że te ich lepsze wynagrodzenia nie liczą się do średniej Gorzowa. Więc to jest taki jeden asumpt oczywiście do dyskusji o tym, czy powiększać Gorzów i jak to zrobić i tak dalej. To jest jeden z głównych argumentów tych, którzy chcą powiększenia. No bo to oczywiście dalej się później przekłada na CIT, prawda, na PIT, na wszystkie inne rzeczy. Natomiast no nawet ta średnia właśnie, no to jest takie, bym powiedział, zaklęte wtedy negatywnym sensie koło, tak, że no po co tam w Gorzowie, jak tam najmniej się zarabia. Między innymi dlatego się najmniej zarabia, bo nie ma najlepiej zarabiających mieszkających w Gorzowie i tak dalej, i tak dalej. Jeszcze jeden, nakręcamy. Jeszcze jeden argument. A mieszkańcy Zachodu to sobie pewnie dorabiają za Odrą. No na pewno, no, ale tu powiedzmy, Polsce, to niestety. Pewno, no tak samo można by to do Zielonej Góry dołożyć, a jednak ta różnica 700 zł mniej więcej jest. Także mamy tutaj ogromną szansę, chociażby związaną z tym nowym terenem inwestycyjnym, prawda, tym słynnym złotym pociągiem, tak, który na razie jeszcze gdzieś tam w halach fabrycznych się, jak inne zestawy spalinowe, prawda, ciągle naprawia i szykuje i zdobywa certyfikację. Natomiast no, on w końcu wyjedzie. Prędzej czy później, oczywiście to, o czym mówili wszyscy kandydaci na prezydenta i pan prezydent i tak dalej, no musimy zadbać, żeby struktura firm, które tam się posadowią, no po prostu była właśnie firmami wymagającymi, wysokopłatnymi i ale tak dalej. Ale czy to nie są tylko zaklęcia przedwyborcze? No mam nadzieję, że jakaś ta selekcja jednak będzie, może nie aż taka wzorcowa, bo to zawsze życie korykuje takie plany no bardzo, bardzo szczytne, ale niech to będzie chociaż powyżej średniej.
No i to, co się dzieje, co bardzo wysoko trzeba oceniać i maksymalnie wspierać, czyli rozwój uczelni, bo jak zawsze wszystko zależy od potencjału intelektualnego, a następnie dla oferty, którą można przedłożyć ludziom o tym potencjale intelektualnym, czyli mówiąc inaczej, w praktyce. Jeżeli będziemy mieli w Gorzowie coraz silniejszą uczelnię, coraz więcej ciekawych kierunków, gdzie jednocześnie zapewnimy absolwentom tych uczelni, że będą miejsca pracy o odpowiednim profilu, odpowiednim poziomie wynagrodzeń, to pomału, pomału, to jest proces oczywiście. Ja to oceniam, że nawet powiedzmy, nie wiem, próba dogonienia Zielonej Góry przez Gorzów to jest tam 10-15 lat. To się nie dzieje tak, się tylko wydaje, że 700 zł, nie, to można w rok nadrobić. To jest ten proces, ale po prostu trzeba dobrze ustawić, że tak powiem, parametry i gonić. Okej, ale nie tylko tutaj Gorzów jako północna część województwa, północna stolica musi gonić, ale cały region musi gonić Polskę. Oczywiście tak, no my mamy, jak też nie tylko my, ale właśnie te słabsze regiony, mamy te problemy demograficzne, no to się oczywiście przekłada na strukturę później, że więcej starszych osób, coraz więcej i tak dalej. Przez lata słyszeliśmy o wsparciu wschodniej ściany, tak zwanej wschodniej ściany naszego kraju. Okazuje się, że tam te miejscowości wyglądają już całkiem inaczej. Kto pojechał do Lublina, do Rzeszowa, może się przekonać o tym, że te miasta naprawdę są już miejscami reprezentatywnymi. No nie chcę powiedzieć, że u nas tak wygląda gorzej, ale czy przez moment nie zapomniano, wygląda, czy prawda? Przez moment, to już ocenę zostawiam naszym słuchaczom, ale właśnie, czy przez moment ta ściana zachodnia nie została zaniedbana? To znaczy, tak jak pan powiedział już wcześniej, ta bliskość Niemiec, granicy, renta, też jakieś transgraniczne środki i tak dalej, one w głowach władz centralnych ukształtowały taki obraz, że Zachód sobie poradzi, tak? I tak tam jest też wyjściowy poziom infrastruktury jednak inny niż w Polsce Wschodniej. Ja myślę, że tutaj jakby mimo wszystko też jest duża różnica na plusy, jeśli chodzi o te inwestycje infrastrukturalne. Natomiast jeśli chodzi o poziom chociażby wynagrodzeń, no to też poza może tą częścią Rzeszowskiego, gdzie mamy dawny centralny okręg przemysłowy, prawda, no to też tam szału nie ma, że tak powiem, więc te płace, jeśli chodzi o województwo lubuskie, tam są porównywalne właśnie jak warmińsko-mazurskie, jak podlaskie, jak lubelskie. Także tutaj, niestety jesteśmy w czasie wzmacniania się, prawda, aglomeracji, wzmacniania metropolii i tam się cały czas zwiększa potencjał. I to jest ten kierunek, chociażbyśmy chcieli różne zaklęcia zastosować, to no po prostu tak funkcjonuje świat. Stawiamy kropkę w tym temacie. Teraz przykład na to, że Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa daleko sięga, jeśli chodzi o tematy rozwojowe naszego regionu. Czy eksportowy sukces jest jeszcze możliwy w kraju smoka? To jest pytanie, które stawiacie. Organizujecie spotkanie na ten temat już 23 maja. Wierzy pan jeszcze w współpracę z Chinami, taką gospodarczą? Znaczy, nie powiem, że uważam, że to jest jakby taki przesądzony sukces i że tylko tam należy troszeczkę aktywność zwiększyć i zaraz będziemy na tym kierunku odnosili jakieś mega eksportowe sukcesy. Natomiast każdy, kto nie widzi potencjału Chin, nie widzi, jak to się zmieniło w ostatnich dziesięcioleciach, jakie są perspektywy na najbliższe kilkanaście, kilkadziesiąt lat, no to znaczy, że on w ogóle jakby nie rozumie gospodarki światowej i powiązań. Ale z drugiej strony widzimy wielką polaryzację. Chiny tworzą swój blok, Stany Zjednoczone swój i mamy wielką rywalizację. A my musimy szukać partnerów na każdym kierunku. Oczywiście, jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa i tradycyjnej współpracy, no to w kręgu anglosaskim, kręgu amerykańskim, brytyjskim jest jakby oczywista i to jest niepodważalny dogmat, że tak powiem, polityki zagranicznej państwa. I przykłady w regionie mamy, prawda? Tak, natomiast jeśli chodzi o gospodarkę, to powiedzmy sobie szczerze, ona jest ponad podziałami politycznymi i nie możemy sobie tak ogromnego rynku w jakiś sposób odstawić w związku z pewnymi szczytnymi, że tak powiem, ideami, tak, że nie będziemy z takim reżimem chińskim, prawda, funkcjonować. To jest ogromna gospodarka, to jest potencjalny ogromny szlak transportowy i tak nasz import z Chin jest wielokrotnie
dwukrotnie większy niż eksport, więc wszelkie działania na tym, żeby ten eksport poszerzyć, żeby też zwiększyć liczbę osób, które potrafią się w Azji poruszać, tak, które znają język chiński, które no, są w stanie tam spędzić nieraz kilka lat, żeby się troszeczkę w tym środowisku no, w jakiś sposób zapoznać, stać się bardziej osobą akceptowalną, bo wiemy, że tam są też no, pewnego rodzaju reguły, że trzeba być tym swoim, żeby uzyskać zaufanie. Chcemy o tym mówić, chcemy dać informacje, chcemy dać kontakty. To na pewno nie jest propozycja, nie wiem, dla firm mikro, małych i tak dalej, ale także w Lubuskim jest trochę firm, które ten kierunek mogą podnieść. Spotkanie 23 maja, więcej w mediach społecznościowych. Ostatnie zdanie poproszę. Jak wygląda w tej chwili sytuacja konsultacji odnośnie nazwy miasta? Jest pan jednym z inicjatorów skrócenia nazwy Gorzowa. Tak, no wiemy, że to nieszczęście, które przydarzyło się dla Akademii Gorzowskiej spowodowało no, te zawirowania, bo Akademia została wybrana jako ten podmiot, który pomoże miastu w przeprowadzeniu konsultacji. Miało to się zacząć już 6 maja, zacznie się 3 bodajże czerwca i przed nami oczywiście bardzo intensywny w związku z tym okres. No jesteśmy, że tak powiem, umiarkowanymi optymistami. I na początku drogi. Na początku drogi będzie wiele spotkań. Będziemy 13 czerwca organizowali konferencję paranaukową na ten temat, tak żeby cały czas przede wszystkim ustawić dyskusję w ten sposób, że dyskutujemy na argumenty, na bazie rzetelnej wiedzy. Żeby to nie była dyskusja tylko i wyłącznie emocjonalna, sentymentalna, bo rozwój Gorzowa to nie jest kwestia sentymentu, ani emocji. To jest dogmat i no, paradygmat, któremu musimy po prostu sprostać. I tu musimy postawić kropkę, ale do tematu na pewno będziemy wracać i o tych wszystkich wydarzeniach na antenie Radia Zachód będziemy informować. Jerzy Korolewicz, prezes Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej, gościł w studiu Radia Zachód. Dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie. Poranny gość Radia Zachód. Rozmowy tej można wysłuchać, a także skomentować ją na www.zachod.pl.